14 cali, procesor i piątka szóstej generacji i wytrzymała bateria. Dzisiaj konkret od Della, laptop, który idealnie pokazuje solidność tej marki, czyli Dell Latitude E5470. Zapraszam do oglądania. Dell Latitude E5470 to kolejny reprezentant serii klasycznych notebooków biznesowych od amerykańskiego giganta. Łączy w sobie znane już, sprawdzone rozwiązania z kolejnymi nowinkami technologicznymi, co widać zarówno na pierwszy rzut oka, jak i podczas samego korzystania ze sprzętu. E5470 ma 33,5 cm szerokości, 23,1 cm długości, 2,3 cm wysokości i waży 1,670 g. Ekran posiada matrycę IPS, co aktualnie jest standardem. Pozwala ona na długą pracę bez zmęczenia oczu oraz zapewnia szerokie kąty widzenia nawet do 178 stopni oraz bardzo dobre odwzorowanie barw. Siódma generacja Latitude'ów może pochwalić się już zastosowaniem dużo wyższej jakości materiałów wykorzystanych do wykończenia obudowy, dzięki czemu całość dobrze się prezentuje. W ofercie posiadamy ten laptop z procesorami i5-6300U i i5-6300HQ. Pierwszy z nich to procesor niskonapięciowy z dwoma rdzeniami i czterema wątkami, przeznaczony do celów stricte biznesowo-biurowych przez swoje niskie zużycie energii, co pozwoli na długi czas pracy na baterii. Drugi, z końcówką HQ, to procesor z czterema rdzeniami i ośmioma wątkami, wyposażony w układ graficzny Intel HD Graphics 530, który potrzebuje trochę więcej prądu do działania, ale w zamian oferuje większą wydajność, co spodoba się grafikom, architektom lub pozwoli nawet na zagranie w średnio wymagające gry. W obu tych wariantach mamy możliwość zamontowania do 32 GB RAM DDR4, a do dyspozycji mamy dwa sloty na tęże pamięć. Jednakże, decydując się na E5470, należy upewnić się, jaką płytę główną posiada ten model, ponieważ na rynek wychodziły również egzemplarze z płytą obsługującą tylko jeden slot pamięci RAM. Zobaczmy teraz, co E5470 ma z zewnątrz. Z lewej strony znajdziemy złącze combo jack do podłączenia słuchawek z mikrofonem, gniazdo na kartę pamięci SD w wersji 4.0, USB 3.0 i gniazdo na linkę zabezpieczającą. Z tyłu port LAN, analogowe złącze graficzne VGA, gniazdo na kartę SIM w wybranych modelach, cyfrowe złącze graficzne HDMI, port USB 3.0 i miejsce na zasilanie, a na górze klapy znajduje się oczywiście kamera internetowa. Z prawej strony natomiast mamy port USB 3.0. Laptop obsługuje standard M2, jedną z nowszych technologii dysków SSD, co pozwala nam na szybkie uruchamianie systemu oraz włączanie poszczególnych programów. Warto dodać, że dzięki dokupieniu stacji dokującej ePort PR02 lub 3X mamy możliwość rozszerzenia funkcjonalności laptopa o dodatkowe porty, takie jak m.in. DisplayPort czy nawet złącze szeregowe RS232 wykorzystywane przez specjalistów. Podsumowując, E5470 posłuży nam zatem zarówno jako bardzo wydajna pomoc biurowa, dobra propozycja dla zawodowców, jak i ciekawe rozwiązanie do domu, do casualowych zastosowań. Standardowo w opisie znajdziecie link do karty towaru na naszej stronie internetowej amso.pl.